Witam moich gości, bardzo różnorodnych i bardzo ciekawych. I teraz nie wiem, czy grzecznie zacząć od kobiet, czy w kolejności. Więc może będzie gender i zaczniemy w kolejności siedzenia. To jest Bartek Biernacki, który prowadzi bloga Użyj Wyobraźni. Dzień dobry. Słychać? Obok niego siedzi Małgosia Halbner, która jest przede wszystkim dla mnie autorką książki Najgorszy człowiek na świecie, ale oprócz tego jest dziennikarką muzyczną, ma dużo różnych działalności i też nie chcę opowiadać właściwie waszych życiorysów. Najważniejsza dla mnie jest książka, więc na tym się skupiam. Dzień dobry. I codziennik feministyczny oczywiście, to jest druga taka noga. Justyna Mazur, która prowadzi bloga Krótki poradnik, jak ogarnąć życie. I tutaj. Tak. Obok Rafał Lubiński i Jakob Manstein, czyli duet Make Life Harder. Pewnie wam znany. Obok mnie Krzysztof Kotkowicz, kotkowicz.pl. Loger. Temat panelu mamy bardzo trudny, dlatego że rozmawiamy na temat wolności. I to jest pojęcie worek. Bardzo trudno wyjść poza banał i takie sentencje rodem z Coelho. I tego bardzo chciałabym uniknąć. Uniknąć kokietowania was i zapychania was tandetnymi sentencjami. Natomiast chcę się wytłumaczyć z pewnej trudności tematu. Gdybyśmy byli w tym wieku, w jakim jesteśmy, 30 lat temu, o wolności mówilibyśmy z wypiekami na twarzy. I wolność byłaby wielką wartością i człowiek, który by się wypowiadał w sposób otwarty, odważny na temat sytuacji, która jest wokół, byłby odczytany właśnie jako człowiek szlachetny, człowiek z dużą właśnie uważnością, mądrością. A dzisiaj, jeżeli mówimy o wolności, to właściwie o czym mówimy? My oddychamy wolnością. Wszystko możemy, tak? Wszystko nam wolno. I problem polega na tym, że coraz trudniej nam wybierać, a pojęcie wolności staje się bardziej uwewnętrznione. To znaczy, my w środku musimy sobie narzucić pewne ograniczenia, musimy dokonać wyborów i to jest trochę tak, jakbyśmy wpadli do sklepu ze słodyczami. Jak nie było tych słodyczy, to jeden batonik był świętem. Teraz mieszkamy w sklepie ze słodyczami i jak wybrać? Jak pogodzić się z tym, z czego rezygnujemy, a co mamy na wyciągnięcie ręki? I w tym kontekście rozmowa wydaje mi się dużo bardziej ciekawa niż przerzucanie się sentencjami na temat wolności jako wyboru ograniczeń, wolności jako wielkiej idei, mimo że spotykamy się w takim cudownym miejscu, które właściwie jest kwintesencją, pomnikiem wolności. Dlatego pytanie, takie lejek na otwarcie, bardzo szerokie do moich gości jest takie: czym dla każdego z was jest wolność? Jak wy sobie tą wolność odnaleźliście w sobie, w tej przestrzeni, w której funkcjonujecie? Tej blogowej, książkowej, publicznej. Czym jest dla was wolność? To może ja zacznę, bo nikt nie chce. Powiedziałaś na samym początku, że chcesz uniknąć banalnych sentencji. To ja ci w takim razie odpowiadając od razu na dzień dobry zafunduję banalną sentencję. To znaczy ona tak będzie brzmiała, ale jednocześnie jest tak, że ona wynika z osobistych doświadczeń. Bo dla mnie wolność to jest takie działanie, którym nie staram się sobie zaskarbić szacunku u innych. Wolność to jest takie robienie, w którym nie mam lęku przed oceną. A mam wrażenie, że szczególnie w obecnych czasach, właśnie w obecnych czasach, które mają taką szerokość kanałów komunikacyjnych, każdy tak naprawdę może cię skrytykować. Mówiąc może nieparlamentarnie, każdy może się do ciebie dopierdolić. I w takiej sytuacji mam wrażenie, że szczególnie dla osób, które
są przeczulone na temat, które jakby biorą kredyt od rzeczywistości na własną samoocenę, ten lęk przed oceną jest paraliżujący, więc dla mnie wolność jest brakiem tego lęku. Dzięki. Mnie się to... Proszę, Justynko. Ping-pong. Mnie się to trochę wpisuje... Słychać mnie? Tak. O. Tak, tak, mów Bartek. Tu chyba coś trzeba dotknąć. Mnie się to, co powiedziała Gosia, wpisuje trochę w tą moją definicję wolności. Aczkolwiek ja się trochę boję, żeby nie przeszarżować, bo strasznie łatwo jest mówić o wolności i gdzieś zabrnąć w banał, którego tak bardzo obawia się Agnieszka. Ale dla mnie się wpisuje tutaj to słowo lęk i napięcie, to jest takie słowo klucz, bo ja mam trochę negatywistyczną definicję wolności, to znaczy wiem, co wolnością nie jest i może z tego łatwiej jest mi ukuć jakąś teorię na temat tego, czym wolność jest dla mnie. Bo dla mnie wolność jest właśnie tym brakiem napięcia i lęku. Jest wszystkim tym, co jest poza tym obszarem napięcia i lęku. Ja myślę sobie, że w takich chwilach wolnością dla mnie jest taka gotowość do powiedzenia nie wiem, albo nie wiem, boję się. Tak. Dla mnie wolność, może tutaj bym, nie wiem, nie uciekała do definiowania jakby samego słowa, bo jakby tyle jest pojęć wolności, ile moim zdaniem jest ludzi. Natomiast ja sobie ostatnio właśnie troszkę myślałam o tym i wydaje mi się, że jestem pewna, że wolność jest absolutną podstawą jakiegokolwiek szczęścia. I jest absolutną podstawą do rozwoju. W sensie pragnienie wolności jest chyba moim zdaniem największym takim motywacyjnym czynnikiem, który jest w stanie właśnie gdzieś tam w nas powodować chęć do zmiany, do pójścia po coś innego, do odrzucania pewnych rzeczy albo do sięgania po inne. Także wydaje mi się, że w moim odczuciu między słowem wolność a szczęście jest znak równości. Jest to straszny banał, ale ja akurat wierzę w banały, więc tym dla mnie jest wolność. Jak w szkole. Dla mnie wolność jest świadomością tego, że jedyne ograniczenia, które mnie dotyczą, to są te ograniczenia, które wewnętrznie sobie buduję, a nie ograniczenia, którym podlegam z zewnątrz. Jest to świadomość tego, że wolność wynika z moich przekonań, a nie z przekonań innych ludzi i ich oceny. Panowie, ustalacie wersję jedną, jako Mike Blackharder? Tak, właśnie przygotowaliśmy odpowiedź. Tak, podejmowaliśmy decyzję, co powiemy. Znaczy, ja chciałem powiedzieć coś bardzo prozaicznego i przyziemnego, bo to jest moje pierwsze skojarzenie i może to coś znaczy. Na przykład dla mnie wolność to jest to, że nie muszę wstawać o 6 rano i chodzić do pracy. I myślę, że w kontekście internetu, blogosfery i jakiegoś realizowania siebie w dowolny sposób, tak jak sobie to wymyśliłem, to dla mnie jest wolność. To, że nie muszę być związany jakimiś oczekiwaniami i konwenansami i realizowaniem jakichś postaw, których sam sobie nie wymyśliłem. I to dla mnie jest wolność tak na co dzień. A dla mnie wolność, ja generalnie nie mam problemów z lękiem, z frustracjami, to znaczy one są i się pojawiają w mojej głowie regularnie. I nie tak je definiuję. Dla mnie to jest świetny zawsze materiał w twórczości. I wolność, tak jak ją postrzegam, to jest przede wszystkim wolność twórcza. Ja pamiętam, że my wielokrotnie jako Make Life Harder musieliśmy się szarpać z różnymi ludźmi, którzy nam zlecają pracę, wiedząc, jakim językiem się posługujemy. I w momencie, kiedy podpisywaliśmy umowę i przedstawialiśmy im nasz jakiś projekt, to oni w tym momencie nas próbowali kastrować. I to jest banalna rzecz, to nie jest nic szumnego, ale jakby mocno w to wierzę, w taką nieograniczoną swobodę twórczą. I to dla mnie jest wolność. Ze wszystkimi ograniczeniami w życiu jakoś sobie radzę i nie mam z nimi problemu.
Zaraz się we mnie też budzi taki chochlik, żeby trochę popsuć tą swobodę twórczą, bo myślę sobie tak, że na początku blogowania czy pisania jest to, o czym mówisz, to znaczy swoboda wyrażania myśli, jestem panem swojego czasu, swojego bloga, przestrzeni w sieci i potem pojawia się czasami sukces. Sukces generuje zainteresowanie. Zainteresowanie generuje oczekiwania czytelników. Potem pojawiają się czasami reklamodawcy, którzy na nas patrzą. Potem może pojawić się zmiana, to znaczy zaczynamy być więźniem naszego wizerunku. Na przykład ja mogę być więźniem wizerunku blogerki, która pisze o hospicjum, tak? Co z moją zmianą albo z rezygnacją z tego obszaru w moim życiu. Nie jestem gościem panelu, więc nie o tym, ale daję przykład, żeby nie naruszać nikogo z was. I co wtedy, czy ten wybór nie zaczyna być pewnym ograniczeniem? Ten wizerunek, który obraliśmy, to, żeby wszyscy byli zadowoleni, to jest też, Gosia, to, o czym ty piszesz w swojej książce. Ten bieg za zaspokojeniem innych, tylko nie siebie, tak? Ta gonitwa za tą gombrowiczowską gębą i wizerunkiem kosztem prawdy i powiedzenia, słuchajcie, no oprócz tego, że jestem właśnie tutaj poważną blogerką od poważnych tematów, to oprócz tego jeszcze te i te obszary zupełnie na luziku. Albo już jestem uwięziona w wizerunku i powiem wam, że mam tego dosyć. Czy macie taki punkt, że czujecie się trochę zniewoleni wizerunkiem? Nie wiem, ty, Krzysiek, jako osoba, która jest znana też powszechnie z tego, że byłeś w więzieniu, wyszedłeś z tego więzienia, opisałeś to i zacząłeś nową drogę życia. Wy, którzy wchodzicie trochę w komercję jednak, zaczęliście od hejtu, ale ja was widzę u Wojewódzkiego na kanapie, ja was widzę w śniadaniówce. To jest takie, co się dzieje, tak? Justyna, która osiąga sukces w konkursie bloga roku i nagle jej bardzo duża otwartość może być pewnym balastem i ciężarem, bo ona pisze o swoich relacjach z bliskimi. Gosia, no to już wiadomo, no jakby taki coming out w środowisku bardzo wyluzowanych ludzi może powodować, że zyskasz etykietę pewnej misjonarki, tak? Oto jest trzeźwa alkoholiczka, która idzie z misją na twarzy, nie pijcie, nie ruszajcie, nie jestem wrażliwa i delikatna. I Bartek, którego może najmniej znacie, bardzo też ciekawa dla mnie postać, bo Bartek prowadzi bloga Użyj Wyobraźni, bardzo takiego na luziku po godzinach, ale prywatnie jest bardzo mądrym i dobrym psychologiem, który ciągnie, dźwiga bardzo trudne rzeczy. I teraz jakby oglądać tylko twojego bloga, no to przepraszam, jakby on jest tak na luziku. Mam wrażenie, że twój bohater jest albo naćpany, albo pijany. I gdybym nie znała kontekstu, dlaczego powstaje ten blog, no byłabym, znaczy byłoby to zupełnie inaczej. Czy czujecie się uwięzieni w tym wizerunku? A może nie? To jest pytanie do was. Działa? Działa, działa. Długie pytanie, przepraszam. To może zacznę od tego, że nagroda, którą w tym roku zdobyłam, czyli tam blog roku, to było, jak sobie teraz z perspektywy czasu patrzę, to była nagroda za to, że ja tam byłam otwarta, szczera, czyli powiedzmy miałam dużą wolność twórczą. Natomiast po tym konkursie przeżyłam taki mały kryzys, który polegał na tym, że jakby zdałam sobie sprawę z tego, ile osób przychodzi, że to są to osoby, których ja nie znam, że ja mam czytelników, że ja mam nagle jakąś odpowiedzialność za coś. I pamiętam, że pierwszą rzeczą, jaka się pojawiła gdzieś tam u mnie po konkursie, dosłownie 2 czy 3 dni później, był taki komentarz, gdzie jakaś kobieta, nie wiem, kto to był, napisała mi, że jeśli ja kiedykolwiek zrobię coś, co będzie inne niż to, co do tej pory robiłam, to po prostu znaczy, że się sprzedałam, że mi, nie wiem, stuknęło i tak dalej, i tak dalej. Mimo że nie zrobiłam żadnej współpracy nigdy i tak dalej, czy to tamtego czasu. I pamiętam, że to było coś takiego, co mi tak troszkę, to był taki obuch w łeb, że nagle są ludzie, którzy uzurpują sobie prawa, albo myślą, że mają prawo do tego, że trochę ingerują jakby w moją przestrzeń, bo oni uważają, że to jest też ich przestrzeń. Kiedyś moja przyjaciółka, która namiętnie czyta blogi, powiedziała mi, że gdzieś u Marysi Góreckiej na mamygadżety.pl był jakiś komentarz, który zarzucał jej brak obiektywizmu, gdzie po prostu, że się, nie wiem, że pokazuje tylko tam, nie wiem, jakiś dany produkt czy jakieś tam aspekty. I ktoś tam inny skomentował to, że przecież to jest jej blog.
I kobieta powiedziała, jak to, to jest blog? To są mamy gadżety, więc tak jakby to jest ich przestrzeń, że to oni mają te gadżety i to z wszystkich. To nie jest żadnej Marysi Góreckiej, więc jakby... więc powiem szczerze, że jakby niewątpliwe docenienie jakby tego, co ja robię, to jest, nagroda jest wspaniała i bardzo dużo zmieniła w moim życiu, natomiast to jest właśnie coś takiego, co można zyskać dzięki wolności, ale także co można stracić, będąc powiedzmy, jaki jest koszt tej wolności. I cena wolności jest taka, że czasami zdarza mi się bardziej myśleć o tym, jak coś zostanie odebrane. I teraz na przykład już nie mam jakby takiej swobody pisania, która polega zawsze na tym, że sobie po prostu siadałam, pisałam, wrzucałam, zamykałam komputer i odchodziłam. Od tego, tylko właśnie teraz 8000 razy się zastanawiam. I to jest coś, czego strasznie nie lubię obecnie i to jest to zakleszczenie, które gdzieś tam trochę mnie zniewala, przyznam szczerze. No. I także troszkę się czuję więźniem, więc taki koszt wolności. Panowie? Agnieszka tutaj nawiązała do mojego coming outu, do napisania o tym, że byłem w więzieniu i upublicznienia tej wiadomości i zapytała się, czy to jest ograniczenie. Dla mnie tak naprawdę największym ograniczeniem, przez które się borykałem przez 4 lata, było to, że większość ludzi o tym nie wiedziała. Ja się cały czas zastanawiałem, kto wie, kto nie wie. Mówiłem o tym wybranym osobom, co do których miałem pewność, że nie podejdą do tego w miarę oceniająco. Natomiast miałem obawy, jak do tego podejdą moi klienci, bo pracuję w dość wrażliwej branży, w branży, w której mam dostęp do prywatnych informacji moich klientów. I takim największym dla mnie ograniczeniem było to, czy gdy ktoś o tym nie napisze, to czy nie będzie w stanie zniszczyć mi mojego życia. I w pewnym momencie stwierdziłem, że najlepszą możliwością, żeby do tego nie dopuścić, żeby uwolnić się od tego ograniczenia, będzie wyjście z tym do ludzi. Powiedzenie ludziom, że hej, siedziałem w więzieniu, mieliście okazję mnie poznać przez kilka lat, wiecie, że jestem innym człowiekiem niż kilka lat temu, gdy do tego więzienia trafiałem. I uważam, że to była decyzja, która właśnie pozwoliła mi na zdjęcie tego jednego z zewnętrznych ograniczeń, które na mnie wpływało. Tego lęku, o tym, o czym mówiła Małgosia, lęku przed byciem ocenianym przez innych ludzi. I pozwoliło mi to też właśnie na dalsze definiowanie siebie pod kątem tego, o czym ja chcę mówić, o czym ja chcę pisać, o czym, co ja chcę przekazywać, a nie o tym, co inni chcą usłyszeć i o tym, jak inni chcą mnie postrzegać. Dzięki. To my jako Make Life Harder zupełnie tego nie znamy, bo my zaczynaliśmy jako dwóch anonimowych blogerów i przez 3 lata naszej działalności, w trakcie której obraziliśmy bardzo dużą liczbę osób, z zasłoniętymi twarzami nie ponieśliśmy żadnych konsekwencji. Trochę jesteśmy też tym rozczarowani, ponieważ liczyliśmy na jakiś pozew. Wiemy, że to wtedy zaczyna się tak naprawdę kręcić w życiu. Ciągle czekamy na ten pierwszy. My to przez te 3 lata naszej działalności, wiecie, no jak występujesz z zasłoniętą twarzą, to nie czujesz, że czegoś ci nie wolno. Więc my też nie cofaliśmy języka, nie gryźliśmy się w język i pisaliśmy dosłownie wszystko. Oczywiście to musiało spełnić jakieś tam nasze wewnętrzne kryteria. Gdzieś tam z tyłu głowy pojawiała się z czasem już presja lajków. Mówiliśmy, że tego nie wrzucamy, bo to jest tak na 2500 lajków, a my byśmy chcieli mieć z 4. Oczywiście to się zwykle okazywało zupełnie nietrafione. Ale my jakby mam wrażenie, że jesteśmy trochę taką przeciwwagą dla was, którzy trochę jakby wzrastaliście w pewnym ograniczeniu, a my wręcz przeciwnie. I my to ograniczenie sobie
narzuciliśmy pewne w momencie, kiedy pokazaliśmy twarze po 3 latach działalności. Co się wtedy, Rafał, stało? To znaczy mi się wydaje, że my nadal tak naprawdę piszemy, co chcemy. Faktycznie, że pewnym uwięzieniem jest dla nas no jakaś forma, w której funkcjonujemy, jakieś zobowiązanie wobec fanów i ta świadomość, że nie możemy już po prostu wrzucić czegokolwiek na fanpage, bo przeczyta to dużo ludzi i to musi mieć ręce i nogi. Natomiast co do, ja nie wiem, czy pamiętasz, na przykład my na początku potrafiliśmy wrzucać po prostu 3 notki dziennie na Facebooka i się nad nimi zastanawialiśmy po 5 minut, a teraz nad notką pracujemy 3 dni, więc to jest no, 3 dni to jak mamy naprawdę dobry tydzień. Jak jest dobry tydzień. A co do anonimowości, to mi się na przykład wydaje, że anonimowość była świetna na początku, bo to jest ten moment, kiedy jest, mam wrażenie, najtrudniej, bo jeszcze się nie wie, co się robi, nie ma się takiej pewności, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, czy to się ludziom spodoba, czy się nie spodoba. I wtedy bycie anonimowym było bardzo pomocne i myślę, że bardzo nas... Tak, no w każdej chwili mogliśmy się z tego wycofać, gdyby się okazało, że to jest totalna porażka i klapa. A teraz, jak już wiemy, że jesteśmy tacy zajebiści, to mogliśmy pokazać twarze. Właśnie, ja się strasznie dziwiłam temu waszemu ruchowi, bo jak dla mnie to zrezygnowaliście z czegoś, co jest największą wartością, jaka może być tak naprawdę. Ja właściwie to bycie nieanonimową było taką moją udręką przez co najmniej połowę życia tak naprawdę. I takie wynikające z tego, taka złość wynikająca z tego, że jakby nikt nie wie, kim jestem naprawdę, natomiast ze względu na to, że wykonuję taką pracę, a nie inną i w związku z tym inni znają moją twarz, głos i nazwisko, to jakby mogą natychmiast wydać osąd na mój temat i też nie bardzo w ogóle mają pojęcie, kim jestem. I w związku z tym, kiedy się okazało, że na Facebooku można robić fanpage'e i okazało się, to było jeszcze zanim fanpage miał jogurt 7 zbóż i tak dalej. I okazało się, że to jest naprawdę doskonała zabawa. Ja pamiętam, że pierwszy fanpage, jaki zapamiętałam na Facebooku, to był ten, który mówił, robiłem sobie bazę z foteli i z koców, kiedy byłem mały. I to były takie czasy. Więc pomyślałam sobie, że to jest wspaniała rzecz, z której można skorzystać. I wtedy zaczęłam rysować komiks. Ja ten komiks rysowałam konsekwentnie przez 1,5 roku jako osoba kompletnie anonimowa. Potem zrobiłam taki lekki coming out. I potem przy okazji książki już tak naprawdę to doszło do takiego ujawnienia przy okazji wywiadów. Ja strasznie żałuję, że ja to zrobiłam. Ja do tej pory tego żałuję tak naprawdę. Żałuję też tak naprawdę tego, że ten komiks ma tam, nie wiem, 38 tysięcy lajków, a nie ma 6 tysięcy lajków, bo ja wtedy czułabym, że mam jeszcze więcej wolności, że mogę robić jeszcze więcej przekrętów i jeszcze mniej liczyć właśnie to, czego jesteśmy wszyscy niestety niewolnikami. Mój znajomy sprzedał mi takie sformułowanie jak kapitalizm lajków. Ja mam wrażenie, że my wszyscy w tym tkwimy, że to jest jak kokaina, to jest instant, to jest po prostu natychmiastowy głask. Możemy sprawdzić. Mam takie filozoficzne podejście do tego. Spinoza twierdził, że każdy z nas ma taki pierwiastek w sobie, który się nazywa conatus essendi, który nam każe się rozprzestrzeniać, czyli każe nam albo robić rodzinę, albo też robić jakąś twórczość, tak żeby nas, siebie było więcej w życiu. I to, co się dzieje w mediach społecznościowych, to jest właśnie wykorzystanie tego conatus essendi na maksa po prostu. My się tak sobością rozprzestrzeniamy i też karmimy się tymi lajkami, tylko że potem nagle się okazuje, że jakby to nie do końca jest prawda, no, jakby w momencie zderzenia, ja myślę, że to, co było teraz widać przez ostatnie 3 tygodnie w mediach społecznościowych, czyli słynna, niesłynna debata o uchodźcach i jakiś, my z moim narzeczonym mieliśmy takie momenty, że myśmy się bali wychodzić z domu, bo się baliśmy, że spotkamy w tramwaju tych wszystkich ludzi, którzy piszą te rzeczy. Potem się nagle okazywało, że tak nie jest, że to jednak wygląda trochę inaczej. No, wracając do wolności, to właśnie mam wrażenie, że to, co jest fajne w internecie, to jest właśnie ta anonimowość i ona jest wspaniała. I myślę, że ja z chęcią skorzystam z takiej okazji, zresztą z wieloma osobami rozmawiałam na ten temat, żeby jakby no, jakiś następny projekt, jeżeli go zrobię, to najpewniej go zrobię anonimowo tak naprawdę. Teraz będzie pewnie mnie słychać, tak. W ogóle no, dobrze bliżej... nas słychać, przepraszam, czy tak? Okej, przepraszam. Ja mam prawe ucho, mi nie za bardzo działa i dlatego tu słyszę, a tam już średnio mam echo. Mi to bliżej jest chyba jednak do Make Life Hardersów, bo raz, że forma mi jest bliższa,
bo sobie mogę pozwalać na przekraczanie granic i podoba mi się taka ich umiejętność, nie wiem jak to nazwać, nie zabierania niczego ze sobą. To znaczy, że jakby tak definiowana wolność. No i jakby ja też jestem dosyć mocno tamowany popularnością, to znaczy, że jakby ja jeszcze mnie to jeszcze nie dotknęło. Ja sobie jestem pod swoim kamieniem i na teraz jest mi dobrze, więc chłonę to, co mówicie, bo ta anonimowość mam wrażenie, że jest czymś, co można mieć tylko raz. Czyli jak już to wybuchnie i gdzieś się zaczyna dziać, to myślę, że potem już nie ma powrotu do tego momentu, kiedy się jest anonimowym, kiedy to przynosi pewne profity. Dla mnie ten panel jest pewnym coming outem, wyjściem z cienia, więc myślę, że za chwilę sobie zamarzę twarz. Niemniej myślę sobie też, że no ja jeszcze tego ograniczenia nie doświadczyłem, tak rozumianego. Też myślę o was, chłopaki, Make Life Harder stało się też trampoliną dla poezji, tak? Bo jest Jakub Manstein, który wydaje książki poetyckie w nakładzie 500, 1000, no 2000 to byłoby... Raz, słychać mnie? Raz. Tak, no ostatnia książka się sprzedała w nakładzie 125 tysięcy egzemplarzy, więc uważam, że to jest całkiem nieźle jak na poezję. Tak, ja się trochę, jeśli mówimy o wolności, ja się trochę bałem tego coming outu tylko ze względu na to, że być może to mnie postawi w jakimś kiepskim świetle jako poetę. Teraz twój nie działa. Chcesz mówić, bo mój działa jednak. Słuchaj mnie? Taki... Teraz? Tak. O. A nie kokietujesz trochę? Bo wydaje mi się, że to jest niezła trampolina do tego, żeby tą poezję wyciągnąć, tą twórczość twojego bloga, który gdzieś był schowany moim zdaniem i pewnie gdyby nie Make Life Harder, wiele osób by nie trafiło do tej twojej części, do tego bardzo prywatnego, literackiego. I nie wiem, czy tobie się, czy nie kokietujesz mnie teraz, czy tobie się nie przydało. Nie. Mi chodzi w tym sensie, że ja wiem, że fakt jakby współtworzenia Make Life Harder sprawia, że ja jako poeta jestem też bardziej znany. Mnie chodzi tylko o to, czy ja jako, czy ja wtedy, czy jestem po prostu bardziej szanowany jako poeta, czy może mniej szanowany. I moja druga książka została nominowana do pewnej nagrody. I usłyszałem, że gdzieś tam w kuluarach mówiło się, że nominujmy go, mimo że robi te głupoty tam na fanpage'u. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale wydaje mi się, że środowisko poetyckie jest jednak dosyć kontrowersyjne. Krytycy są dosyć kontrowersyjni, ci mądrzy, te mądre głowy, które nominują do nagród, oni też żyją w trochę innym świecie niż świat, nie wiem, przebierania się w ciuchy matki i obrażania Jarka Kuźniara. Zresztą pozdrawiamy, jeśli Jarek nas słuchasz, całą Bielawę. Z drugiej strony jest Masłowska, jako w swoim wizerunku śpiewająco-kapturowo-dyskotekowym. Z drugiej strony jest Jakub Żulczyk w swoich dresach i też karierze trochę raperskiej, więc ja myślę sobie, że dla mnie, tak jako odbiorcę tego, to jest przyszłość. Właśnie dla mnie jest świetne to, że pokazujesz się w trójwymiarze. Że nie jesteś tylko śmiesznym kolesiem od hejtu takiego bardzo błyskotliwego skądinąd. Ja się bardzo dobrze bawiłam przy waszej książce. Ale z drugiej strony ja też czytałam twoje wiersze i tam jest bardzo dużo mądrych, głębokich rzeczy. I wiem, że na takie pisanie nie pracuje się latami. W takim razie. Nie, no to dziękuję, to miło mi. No trochę tak jest, że ja w pewnej, nawet nie dychotomii, w jakimś takim rozdziewie funkcjonuję. Z jednej strony Make Life Harder, wymyślamy sobie satyry na Wojewódzkiego, z drugiej strony poezja. Nie wiem, do czego ta moja wypowiedź zmierza, ale w tym momencie postawię kropkę. To cudownie, dziękuję. Um.
Jeszcze myślałam o wolności w kontekście ceny, bo to jest taki drugi obszar, o którym myślałam, przygotowując się do panelu, że wolność jest pewną walutą, to znaczy coś sobie kupujecie swoją wolnością. Wolność, czyli wybór waszej ścieżki prezentacji, waszej emisji w internet, w świat, tak? Więc z jednej strony wolność właśnie jest pewną walutą, coś nabywacie w zamian, ale też jaka jest cena wolności, tego wyboru. Jeżeli jest to zbyt szerokie, to mogę doprecyzować, ale może sobie poradzicie. Gosia. Pamiętacie, co wam powiedziałam w garderobie? Nie, żartuję, bo ustaliliśmy, że ponieważ nie mamy nic do powiedzenia, to że Rafał i Jakub powiedzą, że wolność to jest prawo do milczenia i w związku z tym będą mogli się nie odzywać przez cały czas. Nie wiem, znaczy cena, myślę, że ja to widzę tylko w kategoriach tej anonimowości właśnie. To znaczy, bo dla mnie naprawdę to jest ekstra. Ja mam wrażenie, że to pozwala absolutnie na zrobienie wszystkiego. Może to jest jakaś kwestia mojego indywidualnego nastawienia, ale tak jak słuchałam Jakuba, jak mówił przed chwilą, to też jednak to jest, tak mówiłeś, że dla ciebie wolność to jest wolność twórcza, ale przed chwilą sam powiedziałeś, że się boisz, że przez to, że jesteś gościem od śmiesznych tekstów, to nagle tego szacunku ze strony tych gości siedzących w konkursach poetyckich, nagle tego szacunku nie będzie. Tak. Znaczy mnie chodzi tylko o tę wolność, kiedy ja siedzę przy biurku i piszę tekst i wtedy w mojej głowie nie ma tych ludzi. Ale kiedy wychodzę z czymś takim jak projekt Make Life Harder, to wtedy pojawiają się w mojej głowie różne warianty. No właśnie, bo to jest jakby taka konsekwencja, że jak już ci się uda, ja miałam to na przykład, ja miałam coś takiego, jak pisałam książkę. Miałam poczucie, że absolutnie mogę wszystko, robię to po raz pierwszy, siedzę, wiem jak to powinno wyglądać i tak dalej. I w momencie, w którym ona wyszła i posypały się recenzje, to ja kompletnie się zamknęłam. Ja bym się zasypała w ziemiance. Ustaliłam już z Sylwią Hutnik, że obydwie następne książki wydajemy pod pseudonimem męskim w haarcie, po prostu, żeby wszyscy nam dali święty spokój i żeby nikt nie myślał o nas w takich kategoriach, o mnie jako o prezenterce, która postanowiła zostać literatką, o niej jako feministycznej pisarce. Także znowu tutaj wracam do tej anonimowości. To znaczy, to jest tak, że ja trochę chyba rozumiem, dlaczego wyście postanowili pokazać twarze, bo to jest trochę tak, że w pewnym momencie, kiedy już czujesz, że coś robisz i że to coś ma sens, wartość, chcesz się pochwalić, chcesz, żeby te głaski jednak spadły na ciebie, a nie na gościa, który ma torbę na głowie. Więc to jest ta cena. Tylko że potem też jest tak, że oprócz tych głasków, to te klapsy też spadają na ciebie. No i albo lądujesz w ziemiance, albo wydajesz książkę pod pseudonimem w harcie. Ja bym chciała dodać coś takiego, że jak tutaj słucham właśnie szczególnie tutaj przykładu ciebie, Jakub. Nie wiem, Jakub. Przepraszam. Że jakby, zresztą Małgosia ma prawdopodobnie to samo, że właśnie są te łatki, nie? Że prezenterka, że autorka książki, niepijąca alkoholiczka, autorka bohatera i tak dalej, i tak dalej. I jest, mam takie wrażenie, że jest u odbiorców czy czytelników jakaś taka silna potrzeba tego, żeby ktoś był, miał tylko jedną twarz. Że trzeba go zaklasyfikować jakoś, czyli jeżeli ktoś już jest śmieszny, to nie może być smutny, albo poważny, albo na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, jest poważny, to już nie ma prawa do tego, żeby być czasami mniej poważny. I ja mam coś takiego w takim swoim bardziej dojrzalszym, czy tam bardziej świadomym życiu, taki sprzeciw takiemu klasyfikowaniu. Oczywiście ja wiem, że to jest naiwne myśleć, że po prostu że nagle będziemy nawoływać do tego, żeby ludzie nie przypinali łatek, bo wszyscy to robimy. Natomiast jakby to też jest jakiś rodzaj wolności, że po prostu ja się nie zgadzam na to, żeby być tylko osobą, która pisze o tym, jak sobie, nie wiem, radzić z problemami. Nie zgadzam się na to, żeby rezygnować na przykład również z tego, że piszę teksty prześmiewcze o klanie, który kocham i na przykład uwielbiam klan i taka jest prawda i po prostu jakby, i to jest tak, jakim cudem ty to możesz być? Po prostu kurde lubię i tyle i wyciągam tam po prostu pewne, moim zdaniem, interesujące wątki. I to
I to nie jest beka, to nie jest beka, więc... To tak wrzucę, bo my z Gosią się zgadałyśmy przed wejściem, że uwielbiamy lumpeksy, tak? I nie wiem, czy wypada o tym mówić, bo takie szmatki za 3 złote, tutaj pisarka, Viva, to ty powinnaś nosić same tam, już nie chcę mówić marek, bo to pewnie... Futro. Ale już wyobrażacie sobie te marki, t-shirty ponad 200 zł. A tutaj właśnie jest taki obszar, tak? Tego twojego bohatera, takiego narysowanego gdzieś na kolanie, na rachunku za gaz. Są te lumpeksy z powyciąganymi swetrami, których już ktoś nie kochał, a ty się nimi opiekujesz, tak? I to jest taki fajny kawałek takiego naszego, takiego domowego ja, tak? I którego może też nie należy się wstydzić. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że... I to jest chyba ważna rzecz do powiedzenia akurat tutaj w tym miejscu i na tym forum. Ja jestem takim duchowym punkowcem, to znaczy ja i to jest, ja wierzę w to, że, nie wierzę w to, jak ktoś mi mówi po prostu, że jakoś powinno być. Ja to natychmiast muszę zakwestionować. Wydaje mi się, że to, co jest absolutnie wspaniałe w tym, że istnieje w ogóle jakaś taka możliwość, jak pisanie bloga, to jest właśnie to, jakby w pewien sposób myślę, że część osób, które tworzy blogi, to są punkowcy, że oni właśnie mówią, halo, jak to nie można? Można, ja tu będę to robił. Co nie można o kulturze pisać w taki sposób, bo co, bo nie wypada, bo w dwutygodniku mi to nie opublikują mi tekstu, bo się muszę przejmować tym, że nigdy nie będę pisał do polityki. To jest, nie, ja to będę robił, halo, nie podobało się wam? Także to jest jakby, to jest wspaniałe. I tak z ciekawością słuchałam tej dyskusji, bardzo krótko, tej, która była przed naszą. Bo to jest trochę tak, że to są te dwa światy, które się tak siebie boją trochę nawzajem. To znaczy blogerzy się boją, że są oceniani przez dziennikarzy jako niepoważni. Dziennikarze z kolei się boją, że ci blogerzy to są tacy dziwni, ale właściwie coraz bardziej są popularni. Mam wrażenie, że to jest jakby niesłuszne, to znaczy, bo brakuje mi tutaj właśnie tego szacunku dla tej wolności, dlatego że możemy korzystać z szerokopasmowego internetu, nie musimy mieć żadnego naczelnego, nie musimy mieć żadnych pośredników. To jest to, co wszystkim nam dało to nowe narzędzie komunikacyjne. My możemy, ja wracam do domu, myślę sobie, hej, chcą zamknąć bazar na Banacha, na którym kupuję za 3 złote, ponieważ ratusz chce tam wybudować 12-piętrowy budynek. Nie podoba mi się to, więc zakładam w ciągu 15 minut Instagrama z ciuchami, które noszę i to jest działanie, które ma w pewien sposób tak naprawdę odzew społeczny i mogę to zrobić i to jest nieprawdopodobne. My jesteśmy trochę rozpuszczeni przez to, że tak siedzimy, narzekamy, o, wszyscy tak scrollują na tych telefonach, nikt ze sobą nie rozmawia w kawiarniach i tak dalej. No bez przesady, ale jednocześnie też mamy wszyscy takie narzędzie, o którym nikomu się nie śniło. No tu Gosia powiedziała o czymś takim jak... Znowu mam słychać, dobrze. O czymś takim jak ocenianie, że ja mam wrażenie, że to jest coś, co bardzo stygmatyzuje to nasze definiowanie wolności. Justyna, zdaje się, że sekundkę wcześniej powiedziałaś o tych etykietkach, że jestem jedna i w tej jednej wersji występuję. Ja sobie myślę o tym, że to, co jest chyba najfajniejsze i jeszcze jakby wracając do tego, co ty Gosiu powiedziałaś o anonimowości, to to, że blogowanie, pisanie daje taką możliwość w cywilu, bo każdy z nas też coś robi, tak, ale w cywilu bycia takim jakby właśnie wolnym. Ja sobie daję prawo do bycia każdym, kim chcę. Ja pisząc sobie mam swobodę wypowiedzi, moi bohaterowie mogą nie mieć granic, albo mogę im założyć jakieś granice. Mogę tak naprawdę, korzystając z własnej wyobraźni, budować sobie przeróżne światy i bardzo, bardzo bym nie chciał, w kontekście też poprzedniego panelu, że bardzo bym nie chciał, żeby te światy, które ja buduję, jakiekolwiek one są, one mogą być dla jednego piękne, a dla drugiego kiczowate, ale bardzo bym nie chciał, żeby te światy były oceniane, dlatego że to ta ocena jakby jest takim atakowaniem mojej wolności i w tym sensie ja się czuję wtedy tak jakby mi się ten świat mój zawężał i jakbym, to trochę nie podlega moim zdaniem ocenie. Kropka za Jakobem. Ale wiecie, to jest właśnie, mam wrażenie, że wtedy ci wszyscy hejterzy, którzy się pod tekstami pojawiają, że oni, wiecie, każdy będzie ciągle oceniał. Znaczy to jest proces, który się dzieje na okrągło. I my jako Make Life Harder tyle na klatę przyjęliśmy hejtu na wszystkich możliwych portalach na świecie,
na których się pojawiliśmy i mam wrażenie, że pewien rodzaj wolności pojawia się w momencie, kiedy masz na to wyjebane. Mówisz sobie fuck you, nie? Że my mamy jakieś tam poczucie wewnętrznej wartości, czujemy, że może nie jesteśmy najmądrzejszymi ludźmi, ale też nie czujemy się matołami. I w tym momencie pojawia się swoboda, kiedy możesz robić to, co robisz, wiedząc, że za chwilę pojawi się fala hejtu na stronie i ciągle to robić. Tak, myślę, że to jest też cienka granica. Oczywiście zgadzam się z tym, ale widzę też drugą stronę od razu, że jednak emitujemy do odbiorcy. I teraz nieszanowanie odbiorcy będzie dużym nadużyciem. To znaczy, bo możemy kokietować tutaj właśnie w taką stronę, że wolność to jest też, i to jest część prawdy, ja się z tym zgadzam, to jest też wolność od opinii czy ulegania, bycia modelowanym przez opinię, tak, taką plastelinką, nas ulepią ludzie, ludzie nam powiedzą, jak mamy pisać, co ich zadowoli, tak? Jakbyśmy byli wrzuceni na arenę nagle. Więc to też nie jest dobra droga, ale z drugiej strony takie mówienie, jakby wy odbiorcy jesteście jakby zupełnie dla mnie nieistotni, to jest strzał w kolano, bo za chwilę możemy... Nie, przepraszam, ci wejdę w zdanie. Jakub mówił o innych odbiorcach, on mówił o odbiorcach, którzy nie szanują Czyli czysty hejt, rozmówcy. Taki jesteś głupi i cię nie lubię, tak? No to w tym momencie, jeżeli ktoś startuje do nas niekonstruktywnie, jakby z pozycji braku szacunku, nie mówiąc, bo krytyka, chciałabym przypomnieć wszystkim, to nie jest tylko i wyłącznie złośliwa dyskredytacja, ale to jest na przykład wykazanie słabych punktów, które można zrobić naprawdę w konstruktywny i przyjazny sposób. I ono wtedy bardzo służy budowaniu, po prostu podnoszeniu jakości tego, czegokolwiek byśmy nie robili. Natomiast mówienie słabe, to nie jest konstruktywna krytyka. To jest startowanie z braku, jakby z rozmówcy z punktu braku szacunku do drugiego rozmówcy. Więc jeżeli ktoś mnie nie szanuje, to nie ma obowiązku go szanować w tym momencie. Tak, ale ja tylko chciałem powiedzieć, bo faktycznie, że jest różnica między hejtem a krytyką i na przykład... Mam wrażenie, że teraz jest taka moda, że każda negatywna opinia w internecie jest krytyką i w ogóle nie powinno się tego robić, znaczy jest hejtem i nie powinno się tego robić, ale dla nas, ja mam wrażenie, że niezależnie od tego, nawet jak byliśmy anonimowi, no to informacja, jak nam 100 osób napisało pod notką, że słabo, no to coś znaczy, bo to są nasi fani, to są ludzie, którzy czytają nasze teksty, jeżeli oni są tak zgodni w tym, że coś było słabe, no to widocznie było słabe. I oczywiście to nie jest przyjemne uczucie, ale no też jakby, no to jest ta cena wolności. Znaczy, no moglibyśmy nie pisać tych notek i mieć święty spokój. No, natomiast ja sobie myślę o tym, że to jest strasznie, przepraszam Justynko, że to jest strasznie ryzykowne, dlatego że mam wrażenie, że Make Life Hardersi to jest strasznie taki, no wy stoicie z siekierą na pierwszej linii. A nie każdy blok jest taki, bo wy stoicie i w zasadzie jak tylko się wychyli jakakolwiek głowa, to machacie i ta głowa spada. A potem jakby czekacie, no to teraz zapraszam na nasze podwórko. I na tym podwórku zaczynamy tańczyć. Ale czym innym jest też, no bo nie wszyscy to w takiej formie się poruszają, ale są też ludzie, którzy poruszają się w takiej formie, że budują sobie na czymś innym, tak? I wtedy, bo u was hejt tak naprawdę jest trochę, wydaje mi się, że jest wpisany w formę, której wy hołdujecie. A w chwili na przykład, gdy Justyna pisze o czymś tam jakimś strasznie ważnym dla niej z jej perspektywy, wówczas ten hejt, czy ja sobie tak myślę, że powiedzenie do was fuck you, jesteście imbecylami i tak dalej, jest zupełnie czymś innym, niż gdyby ktoś powiedział Justyna, jesteś kretynką i no i o. Nie jestem. Nie jesteś, to prawda. Chciałam coś powiedzieć, tylko teraz mi to... Aha, wiem, chciałam podziękować w ogóle chłopakom z Make Life Harder, dlatego że nie wiem, czy kiedykolwiek o tym myśleliście, ale ja wasz blog, czy blog, no fanpage, traktowałam zawsze jako taki trochę właśnie... Nie mogę użyć tego nie słowa. Nie bój się, śmiało. Nie, chciałam powiedzieć spuszczać ciśnienie, ale to nie będzie dobrze bardzo brzmiało. Właśnie coś takiego, taki zastrzyk wolności, bo okej, wy to robicie, moim zdaniem to jest absolutnie genialna forma. Ja ją po prostu uwielbiam i płaczę naprawdę, może nie za każdym razem, ale są teksty do których przekażemy razy. Naszym copywriterom. Jasne. W każdym razie
Ja czułam po takim tekście ulgę, dlatego że to, ja wiem, że to nie jest tak, że jesteście takimi malutkimi ludźmi, którzy po prostu, nie wiem, wojewódzki kupił sobie auto, więc po prostu śruba. Tylko ja uważam za ważny, najbardziej genialny tekst, to był tekst po wywiadzie Ani Mrumru wojewódzkiego. To było coś, co było moim zdaniem absolutnym głosem jakiejś tam naszej generacji. No nie, nie, że teraz tutaj się podlizuję, czy... Ale masz tę pracę. W każdym razie wydaje mi się, że właśnie to, co wy robicie, oczywiście forma jest taka, że to jest troszkę taki hejt w cudzysłowie i to też jakby ktoś dodali przyzwolenie do tego, żeby was ludzie mogli bardziej hejtować. Natomiast jest w ludziach pewnego rodzaju napięcie i myślę, że większość ludzi ma te myśli, które wy przekazujecie w głowie, tylko ich jakby nie artykułują i potem jakby w nich powstaje jakaś frustracja. I wydaje mi się, że wasza działalność i twórczość jest takim wentylem, który potrafi jakby dużo zrobić. I tak sobie teraz właśnie na gorąco myślałam właśnie, że wy jesteście jakimś tam obrazem pewnej wolności. Jakby dajecie ją w jakiś tam sposób ludziom, którzy was czytają. Dziękujemy bardzo. Proszę. Znaczy, ja chciałem tylko jedną rzecz jeszcze powiedzieć a propos tego, co mówiłeś o tym, że my sobie możemy pozwolić na więcej. I tak jest, bo prawda jest taka, że my, jak zaczynaliśmy MLH, to wyszliśmy z takiego punktu, że my jesteśmy dwoma po prostu wieśniakami z Gdańska i my naprawdę nie mamy kompletnie nic do stracenia. To znaczy, dla nas to, co się wydarzyło, jest ogromnym sukcesem, który przerósł nasze oczekiwania i my możemy tak naprawdę zrobić wszystko. Znaczy, my możemy pójść do Dzień Dobry TVN z pełną świadomością, że ludzie to zhejtują i że wyjdziemy tam na dwóch kompletnych idiotów i trudno. Znaczy, jakby, no, co gorszego nas może spotkać? No, w najgorszym wypadku wrócimy do naszego życia sprzed MLH i nadal będziemy mieszkać w Gdańsku i zbierać... Jakub może nagrody nie dostać poetyckiej, to was może spotkać. Śmieję się teraz trochę. Czy w ogóle oglądałam ten wasz występ w śniadaniówce, on był zabawny, to był parawaning, tam rozkładaliście parawany, było całkiem śmiesznie i jakby trzymaliście swój poziom, także to jakby okazuje się, że to też jest możliwe. Natomiast też pytanie do was, czy macie pomysł, przegadaliście to, ten wasz sukces, to znaczy jak idziecie dalej z tym, czy zaczynacie romansować z jakimiś firmami? Chcecie z tego żyć? Macie taką pokusę, potrzebę? Czy to nie, bez ocen tutaj? No, my tak naprawdę już z tego żyjemy, ale jednocześnie mam wrażenie, że my nadal nie wiemy, w którą stronę to zmierza. Że to od początku był taki bardzo chaotyczny projekt. To nie było tak, że usiedliśmy z biznesplanem i przygotowaliśmy sobie jakąś strategię na najbliższe 2-3 lata. Tylko to się po prostu działo i my jesteśmy bardzo pasywni i reaktywni w tym projekcie. To znaczy, coś się dzieje i my odpowiadamy na to, jesteśmy fatalnymi swoimi menadżerami, ale no co, no jakoś żyjemy z tego od kilku lat. Wprawdzie no ledwo wiążemy koniec z końcem, ale jest to jakieś życie. Krzysiu, siedzisz i nic nie mówisz, więc muszę cię wywołać do tablicy. Powiedz, czy dla ciebie bardziej uwalniające było to, że fizycznie wychodzisz z więzienia, zaczynasz nowe życie, czy jednak to, że mogłeś o tym głośno powiedzieć, wstępując właściwie na podobną ścieżkę zawodową, za czyny, na której zostałeś ukarany? Problem jest taki, że wychodząc z więzienia, ja cały czas nakładałem na siebie bardzo dużo ograniczeń. I dopóki te ograniczenia funkcjonowały, i to były takie ograniczenia, w których ja się źle czułem. I dopóki one funkcjonowały, to oczywiście możliwość samostanowienia o sobie i możliwość dążenia do szczęścia, co też jest jedną z definicji wolności, było kluczowym aspektem, ale największym dla mnie problemem było to, że nie byłem w stanie robić tego niejako na 100%. I chyba faktycznie najbardziej uwalniające było to, kiedy mogłem wyjść do ludzi i powiedzieć. Przy czym też miałem duży problem, jak to zrobić, bo miałem świadomość, że jeżeli ja to zrobię sam, to spotkam się z tak dużą krytyką, że nie będę w stanie tego dalej kontynuować. I
dla mnie najważniejszym tutaj elementem było to, żebym wybrał sobie niejako ambasadora. I ja poprosiłem wtedy Konrada Kruczkowskiego, żeby niejako mnie reprezentował, żebyśmy przegadali i zrobili z tego wywiad. Przy czym Konrad też stwierdził, że on nie czuje się na siłach, żeby ten wywiad był z moją twarzą, z moim imieniem i nazwiskiem. Z uwagi na ludzi w moim otoczeniu, z uwagi na moją żonę, która wtedy jeszcze żoną nie była, i z uwagi na rodzinę, sąsiadów, to towarzystwo, w którym się obracam. Natomiast robiliśmy to stopniowo właśnie po to, żeby zobaczyć też troszeczkę, jaki będzie wydźwięk. Ja udostępniłem najpierw ten wywiad dla moich znajomych na Facebooku, ustawiając status tylko dla znajomych. Przy czym ja już wcześniej się wypowiadałem dość publicznie, więc ten mój profil na Facebooku był bardzo publiczny i część ludzi, których miałem znajomych, no to byli tacy ludzie, którzy są gdzieś dalej. I to takie ujawnienie się też było bardzo, bardzo publiczne mimo wszystko. I patrzyłem na reakcje. Ja się wtedy spodziewałem takiej właśnie dużej ilości negatywnych reakcji. Że o, byłeś w więzieniu, a teraz się próbujesz wybielić, na przykład. I dla mnie największym zaskoczeniem wtedy było to, że nie spotkałem się z ani jedną, nawet do momentu, jak udostępniliśmy to publicznie, negatywną reakcją. Przy czym ten wywiad też został potem umieszczony na stronie głównej Onetu w święta i tam faktycznie było trochę negatywnych komentarzy, ale spodziewając się, że to jest Onet i że tam przyjdą komcionauci, którzy będą atakowali, byłem naprawdę zaskoczony tym, że odbiór tego wywiadu jednak nie był aż tak negatywny, bo spotykam, ja cały czas mam w głowie przeświadczenie, że, znaczy ja mam też tego świadomość, że więźniów się stygmatyzuje, więźniów, byłych więźniów się odcina, odbiera im się prawo do pewnych rzeczy. Prostym przykładem jest to, gdzie ostatnio opublikowałem status na Facebooku, dotyczący kogoś, kto nie oddał pieniędzy i jednym z takich komentarzy od obcej osoby, która mnie obserwuje na Facebooku, było to, że nie mam prawa się o tym wypowiadać, niejako dlatego, że ja kiedyś oszukiwałem ludzi. Oszukiwałeś bardziej nawet. Że oszukiwałem bardziej, tak, i że zapomniał wujek cielęciem był, tylko że to wciąż jest moje prawo, to jest prawo, które gdzieś tam tkwi wewnątrz mnie i to jest świadomość tego, że ja i tak to mogę zrobić i że tym się zupełnie nie przejmuję, że ktoś wie, że byłem w więzieniu i próbuje wykorzystać ten argument przeciwko mnie. Ja ten argument już tym wszystkim ludziom wytrąciłem z ręki, mówiąc o tym po prostu świadomie, publicznie. Niestety, bardzo niestety, musimy kończyć. Już tutaj dostaję znaki dymne. Jedna minuta, no to cudownie. Bardzo, bardzo chcę wam podziękować i wysilić się na jakąś puentę mądrą. I może byłaby to taka puenta, że ta wolność jest jakby z dwóch liter. Ona jest, to jest duże W. I wtedy mamy tą wolność od nałogu, od uwięzienia w samoocenie, która jest, tak patrzę na Justynę, ale to jest historia twojego bloga, że uwolnienia od bardzo złego wizerunku samej siebie, takiej wręcz niechęci do siebie w tej wersji tu i teraz. Czyli jakby ta wolność walki o siebie, o swoje życie, o to, żeby fajnie, dobrze się ze sobą czuć po prostu, tak? Terapia i tak dalej, nauk, coming out, wszystkie te rzeczy. A druga literka to jest to małe W, to znaczy wolność też do nie wiem, do przyznania się publicznie, że się czegoś nie wie, że się na czymś nie zna, do bycia na luzie i tu patrzę na was chłopaki i na Bartka, który jest psychologiem i musi, nie wiem, radzić sobie z takimi trudnymi przypadkami jak pacjent po próbie samobójczej, tak? I to wymaga bardzo dużej uwagi, bardzo dużego takiej czujności i pilnowania granic, których nie wolno przekraczać, a blog jest wtedy, ta wolność jest pewnym rodzajem wentyla i odskoczni. Cudowną rzeczą, bo dzięki temu Bartek może wykonywać swoją pracę psychologa w rzetelny sposób, tak? Że może po godzinach wyluzować. Tak samo z wami, tak? To jest tylko kawałek wasz publiczny, cudowny, bardzo błyskotliwy, coraz trudniej znaleźć błyskotliwe teksty ironiczne w sieci. Wam się to udaje, także jestem fanką i czytam i się uśmiecham. Miałam przyjemność tutaj gościć cudownych ludzi. Bardzo wam dziękuję, że za tą rozmowę, bo bardzo mnie cieszy.
Mam nadzieję, że was też i do zobaczenia. Dziękujemy. 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 Aha, pozdrawiam moją dziewczynę w trzecim rzędzie.